Rzepelskiej się o tym nie mówi, ale my o tym mówimy. I te generalne gubernatorstwo w roku 1944 zostało przejęte przez Józefa Stalina. Zostało przejęte z myślą o utworzenie, o powiększenie o ziemie północne i zachodnie i utworzono enklawę Polaków, która potem została przemianowana na Polskę Ludową, a ostatnio nawet na Rzeczpospolitą Polską. Damian, słuchajcie, proszę was o ustawienie namiotu. Ustawiajcie. Dla telewizji narodowej reportaż robi Radosław Siedlec. Drodzy państwo, że nam się wydawało, że skoro papież jest Polakiem, że te elity tego generalnego gubernatorstwa dadzą nam żyć. Nie. Niestety, tak się nie stało. Ci ludzie zgromadzili już w Polsce 3 miliony Ukraińców i mówią, że chcą wprowadzić tutaj muzułmanów, Arabów. Chcą z tej naszej enklawy, którą cudownie, w jakiś taki zaskakujący sposób nam tutaj utworzono. Historia o tym zadecydowała, nie my. Są różni oszuści, którzy mówią, że to my wymordowaliśmy Żydów. Nie, nieprawda, to nie my. To Adolf Hitler, naziści. Niemcy. I teraz, słuchajcie, toczy się rozgrywka, czy ta enklawa będzie polska, czy będzie enklawą wieloetniczną, gdzie my Polacy, biali ludzie, będziemy ludźmi drugiej, trzeciej, ostatniej kategorii. Oto się toczy wojna. Proszę bardzo, Kamil Gryziak. Ja tylko na chwileczkę. Pierwsza część zorganizowana przez Zjednoczonych dla Polski Warszawa zakończyliśmy. Jest teraz tutaj zgłoszona spontaniczne zgromadzenie. Oczywiście nadal wszyscy tutaj jesteśmy, ale to już jest zgromadzenie pana Sendeckiego i tutaj środowisk Telewizji Narodowej. Ale nadal jesteśmy i nadal będziemy tutaj, tak jak pan Sendecki zapowiedział. Będzie też herbata, więc tutaj już dalej, proszę panie. Szanowni Państwo, teraz w roku 2016, kiedy już za nami jest próba, właściwie nie próba, bo ta inwazja jest organizowana od wielu lat, ale wiemy, że ci, którzy są naszymi okupantami, tutaj, z tej strony. Nie, namiot postawcie nad stołami, tutaj, w tym miejscu. Nad stołami i nad przyczepą. I tam będziemy sobie gospodarowali. Ochotnicze dziewczyny, proszę o zrobienie herbaty. Jest kucherka gazowa na przyczepie. Proszę działać. Szanowni Państwo, dzisiaj my mamy tworzoną w tej naszej państwowości, w tej naszej enklawie polskości, w tym generalnym gubernatorstwie przemianowanym na Polskę Ludową, a ostatnio na Rzeczpospolitą Polską. Mamy organizowane namiastki normalnego życia. W Warszawie zapłonęła choinka. Choinka, znak chrześcijański, znak naszej radości, że przyszedł Zbawiciel, że urodził się Jezus Chrystus. Ale to są tylko namiastki. To są tylko pozory. To, co mamy dzisiaj w Polsce, to mamy szykowane wyludnienie, zaludnienie Polski przez niepolaków. Mamy szykowaną, realizowaną już wielką, międzynarodową, antypolską akcję inżynierii społecznej. Inżynierii, która ma zakończyć się wymazaniem z mapy świata enklawy białego człowieka, chrześcijaństwa, a szczególnie takiej plamy na geograficznym globusie, jaką jest katolicka Polska. Oto toczy się gra. Oto toczy się gra i my na razie jesteśmy ogrywani. Jeden z naszych przyjaciół, pan Rybak, Piotr, który dzisiaj jest z nami, przeciwstawił się temu i spalił kukłę Sorosza na rynku we Wrocławiu. Zrobił to w sposób szaleńczy, to była emocja. On po prostu dowiedział się, jak to jest organizowane, że ci imigranci tutaj są gromadzeni i napuszczani w sposób skoordynowany. Wskazał na Sorosza, który, jak wiemy, jest przedstawicielem służb amerykańskich. To jest akcja organizowana przez WASP-ów, czyli przez tych ludzi, którzy rządzą w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy się ucieszyli, że jak wygrał Trump, to ten proces będzie powstrzymany.
Niektórzy się cieszą, mają nadzieję związaną z panem nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. A ja powiem państwu, że nie podzielam tej nadziei, tej radości. Ja, proszę państwa, nie ufam Trumpowi, ponieważ z moich informacji możemy powiedzieć, i to jest niestety, tak wygląda, otóż mamy tutaj sytuację realizowania przeciwko nam w nowy sposób. Co wymyśli Trump, co wymyśli jego administracja, tego nie wiemy, ale spodziewajmy się najgorszego. Po czym to poznajemy? Dzisiaj pan Piotr Rybak idzie siedzieć. Dzisiaj pan Piotr Rybak, który jest właśnie tutaj, o właśnie podejdę do pana Piotra, robimy sobie zdjęcia. Szanowni państwo, to co się dzisiaj dzieje, to widzimy tutaj, jak witam z Warszawy. Przepraszam. Witam całą Polskę i wszystkich naszych rodaków na wszystkich krańcach świata, gdzie musieliście państwo wyjechać za pracą i chlebem, bo w własnej ojczyźnie przez 27 lat nie zrobiliśmy się takiego rządu, który zadbałby o wszystkich rodaków. Niestety. Przyszedł czas, że chyba będziemy musieli właśnie walczyć na ulicy o to, żebyśmy mogli godnie żyć właśnie ojczyźnie. I ja wam przyrzekam jako Piotr Rybak. Przyrzekają wam wszyscy patrioci. Przyrzekają wam wszyscy nacjonaliści w Polsce, że wszystkie nasze matki, żony i dzieci wrócą do własnej ojczyzny, bo tu jest ich miejsce, bo Polska jest naszą matką, a matka musi przygarnąć wszystkie własne dzieci do siebie. I to my będziemy robić, bo Polska oczekuje od nas, właśnie od ludzi odważnych, od patriotów, żebyśmy mogli pokazać tej nacji żydowskiej, tej żydokomunie, że czas ich się skończy. I my będziemy właśnie to robić. Zbieramy się po to właśnie, żeby zwyciężyć. Niech Bóg nas prowadzi do zwycięstwa. Dziękuję bardzo.